Hej, cześć, witajcie, z tej strony z Masło i witam was dzisiaj w takim spontanicznym, troszeczkę warsztatowym odcinku, gdzie będziemy zajmowali się tym się będziemy dzisiaj zajmowali. Widać to w ogóle? Widzisz mnie? Widać. Patrzcie, bydlaka. Fajny, co? Tak więc generalnie ten sprzęcior dostałem od mojego przyjaciela Andrzeja i niektórzy z was mogli go widzieć na drugim kanale Rozpaczkowanie, gdzie tam pokazywałem jeszcze inne części, które dostałem. Ale co nas interesuje, to to, że my sobie weźmiemy dzisiaj tego kompa i sprawdzimy, co on w ogóle potrafi. Sprawdzimy, co w ogóle w nim jest, bo sam nawet nie do końca wiem. No i spróbujemy wycisnąć z niego maksimum i pograć w jakieś gierki. Zobaczymy, co się uda na nim odpalić. Może coś popodkręcamy. Zobaczymy. Lecimy. Dzień dobry. Ok, jesteśmy już w nowym miejscu. W pierwszej kolejności chciałbym, żebyśmy w ogóle sprawdzili, co tam jest w środku i ogólnie trochę kompa przeczyścili, bo jak sami zobaczycie, nie jest już pierwszej świeżości. Generalnie mówił Andrzej, że tutaj jest jakiś fenomenalny procesor, więc sobie to zweryfikujemy zaraz. Ja bym sobie najpierw chciał wyciągnąć tą kosteczkę. I co my tu mamy? Poczciwe DDR3. Okej, więc mieliśmy takie fajne dwie kosteczki, adatki z takimi konkretnymi radiatorkami i z tego co widzę, to mamy tutaj DDR3 1600 MHz. Nie wiem, czy jedne kości mają po 4 giga, czy po 2 GB, to się jeszcze okaże, ale kosteczki wyglądają całkiem spoko w każdym razie. Ci, którzy oglądali Rozpaczkowanie, to wiedzą, co to jest za karta graficzna. Całkiem fajna, może się przyda kiedyś do jakichś testów różnych budżetowych kart graficznych, chociaż czy ona teraz jest taka budżetowa, szczerze mówiąc, to nie wiem. A, mamy ją. To cudeńko, które mam tutaj, jest to Radeon 6850 w wersji 1 GB w wydaniu od Gigabajta. Konkretnie mamy tutaj Windforce'a. To jest całkiem spoko karta graficzna i część z was może kojarzyć, że kiedyś dawno, dawno temu tej konkretnej karty używałem do testów z komputerem ze śmietnika, z tym pierwszym, który w ogóle miał styczność, bo to jest dokładnie ta karta, którą kiedyś pożyczyłem od Andrzeja. No, zobaczymy. To już powinno wspierać DX11, więc gry takie jak Valorant i inne sportówki powinny śmigać aż miło. Karta jest zasilana na jedno złącze 6-pinowe i ma HDMI, DisplayPorta, DVI, także złącza całkiem nowoczesne. Będziemy mogli bez problemu podłączyć to do nowego monitora. Ok, z pozostałych rzeczy widzę, że mamy tutaj dysk twardy. Ja spróbuję go odczytać. 250 GB, oczywiście pod SATę talerzowy dysk. Nie mamy SSD-ka, ale myślę, że później dla własnego świętego spokoju wrzucimy tutaj SSD-ka, żeby szybciej nam się system postawił. Chociaż z tego, co Andrzej mówił, tutaj jest jakiś tajemniczy system. I zobaczymy, co tutaj nam Andrzej zainstalował. Zasilacz, z tego co widzę, to jest jakiś Chieftec 500 W. Stan jest... Zobaczymy jaki. Mam nadzieję, że ruszy bez problemu. Dobra, ale zanim odpalimy tego dziada, trzeba zrobić jedną bardzo ważną rzecz. Iść na dwór i go przedmuchać. Więc do zobaczenia za chwilę. A few minutes later. Okej, no to przeczyściłem trochę tego dziadka. Może nie jest to teraz najczystszy komputer na świecie, no ale chyba każdy z was zgodzi się, że no, różnicę widać gołym okiem. Oczywiście było tutaj sporo kurzu i to wszystko powycierałem, plus wydmuchałem też sprężonym powietrzem. Przeczyściłem też samą kartę graficzną i no cóż, prezentuje się teraz moim zdaniem dużo lepiej. No i też pewnie będzie fajnie działać tutaj w tej konfiguracji. No dobra, to składamy tego dziadka i sprawdzamy, na co go stać. Próbujemy go odpalać. Mam nadzieję, że to nie wybuchnie. Tylko trzeba włączyć najpierw. Okej. Okej, it's alive, powiedzmy. Żyje, żyje, ale na ekranie. Moments later. A zawsze się śmiejecie z tego tekstu, a próbował pan wyłączyć i włączyć? W tym wypadku tak zrobiłem. Voilà, mamy gruba i zaraz pokażę wam, jaki mamy system. Już wiem, czemu Andrzej sobie podśmiechiwał, że będę miał niespodziankę w momencie, jak ten komputer włączę, bo oczywiście zainstalował tutaj Archa. Dobra, no to słuchajcie, odpalmy go, zobaczymy, co tu nam Andrzej przygotował. Ten Arch pewnie jest mega nieaktualny i pewnie gdybym się zdecydował go zaktualizować, to pewnie by się wywalił, jak znam życie.
Ale to jeszcze się przekonamy za chwileczkę. Dobra, słuchajcie, napisałem do Andrzeja, żeby podał hasło, jakie tutaj jest na tym PC-cie i okazuje się, że Andrzej nie pamięta tego hasła. Tak więc do samego systemu się nie dostaniemy, ale z tego, co wywnioskowałem po paczkach, które były zainstalowane, to mamy tutaj kernel 5.0 i środowisko KDE Plasma. No niestety, szkoda, nie uda nam się dostać do Archa, który jest tam już zainstalowany, ale weźmiemy sobie SSD-ka, postawimy Wingruza i spróbujemy wycisnąć z tego kompa tyle, ile się da pod Windowsem. Okej, ale zobaczcie, włączyłem BIOS i mamy tutaj AMD Phenom 2 czterordzeniowego 965, który ma 3,4 GHz. Nice, bardzo fajny procesor i z tego co widzę normalnie ma też już UEFI i całkiem nowoczesny BIOS, szczerze mówiąc, jak na Phenoma. Mój Phenom, z tego co kojarzę, miał jeszcze BIOS starego typu. No dobra, słuchajcie, to instalujemy Wingruza i zobaczymy, co to będzie. Many minutes later. Dobra, mamy świeżą instalację Windowsa, nasz fenomisko wygląda na to, że działa, czyli mamy 8 giga, a widoczne 4 giga? Może jedna z kości nie styka, to jeszcze sobie zweryfikujemy. No dobra, robię aktualizację, instaluję soft i zaraz gramy w gierki jakieś czy coś. No, ale w momencie, gdy puściłem mój skrypt instalacyjny programy plus aktualizację Windowsa, no jak widzimy, nasze fenomisko jest żyłowane praktycznie na 100%. Ach, no łatwego życia dzisiaj ten procesor już nie ma, jeżeli chodzi o takie, tak powiem, multitaskowe zastosowania. Wszystkie aktualizacje zainstalowane, do tego przełożyłem slotami te dwie kości. Teraz wykrywa nam poprawne 8 GB RAM-u. Oczywiście włączyłem profil XMP w BIOSie, tak więc mamy kości taktowane 1600 MHz. Oczywiście tutaj jest to podzielone przez 2. Odpalimy sobie Cinebench R20 i zobaczymy, co ten procek potrafi. Okej, ten test troszeczkę trwał, ale mamy gotowe. 720 punktów z Cinebenchu R20 nasze fenomisko zdobyło. No to całkiem niezły wynik jak na procesor z 2009 roku, czyli jakby nie było 12-letni procesor. Wrzucę wam tutaj też taki mały wykres, jak wypada ten procesor na tle innych procków, które testowałem. No i co, spróbujemy odpalić jakieś gierki. No, teraz wygląda to już całkiem elegancko. Mamy w miarę nowe sterowniki, wszystko akcelerowane poprawnie, no to lecimy z giercami. Okej, popatrzcie, mamy tutaj LOLa, który działa nam na ustawieniach najwyższych, oczywiście na rozdzielczości Full HD. I oczywiście przy takiej mało stresogennej sytuacji mamy okolice 100 FPS-ów na naszym Phenomie i na naszym Radeonie HD6850. No, niezły wynik. Gra działa naprawdę całkiem spoko i myślę, że spokojnie w ligę można by było sobie pograć na takim PC-cie. Jak dla mnie bardzo spoko. Mamy Valoranta, który śmiga na ustawieniach najniższych. Gra się uruchamia, bo mamy wsparcie dla DX11, ale jak sami widzicie, no, niespecjalnie jest to płynne doświadczenie. Mamy okolice 60 klatek. Myślę, że dla chcącego nic trudnego i dałoby się przyzwyczaić i grać w Valoranta na takiej konfiguracji. Problem może być procesor, bo mamy tutaj jego naprawdę bardzo wysokie zużycie. Karta graficzna siedzi mniej więcej na 20%, więc nie wydaje mi się, żeby to ona była w tym przypadku problemem. No, ale słuchajcie, na opartego na takiej konfiguracji dałoby się Valoranta pograć. No oczywiście nie mogło zabraknąć CS-a na ustawieniach najniższych na rozdzielczości Full HD. No zobaczymy, czy coś tutaj damy radę ugrać, ale generalnie rzecz biorąc widzę, że CS paradoksalnie działa sporo lepiej niż Valorant w tym przypadku, a zwykle, szczerze mówiąc, moje doświadczenie było dosłownie odwrotne, że zwykle właśnie Valorant dużo lepiej śmigał niż CS. Ale powiem wam, w CS-a dałoby radę pograć na tym Phenomie z tym Radeonem. To kombo, powiem wam, że śmiga naprawdę całkiem nieźle. Okej, oczywiście nie mogło zabraknąć Minecrafta na takim komputerze. O matko, ale przycięło w momencie, jak zaczęliśmy generować świat. Tak, w momencie, gdy poruszamy się na mapie i świat się zaczyna generować, no to widzicie, że dość mocno nam to przycina. A przypuszczam, że gdybyśmy sobie zrobili coś mniej więcej w ten sposób i byśmy sobie zeszli z tym,
I myślę, tak. No i podbiliśmy sobie zdecydowanie bardziej nasze klatki. No i teraz nawet w momencie, gdy mamy ograniczony render distance, tam parę opcji włączyliśmy, no to słuchajcie, okolice 80 czy 90 klatek, no to to jest no wypas. No bez problemu można by sobie w Minecrafta popykać. Oczywiście mówimy tutaj o wersji 1.17 Java, także super, bez problemu można by grać Minecrafta na takim kompie. Słuchajcie, właśnie chciałem odpalić Apexa i dostaliśmy w twarz komunikatem, że nie wspieramy instrukcji SSE 3. I to generalnie będzie rzecz, która będzie się dość często przewijać. Niestety Phenom nie wspiera tych instrukcji. Można sobie zainstalować taki pewien emulator tych instrukcji, ale wszystkie gry działają naprawdę słabo. Zobaczę, co tutaj z biblioteki jeszcze uda mi się uruchomić. Ta, nie żebym się spodziewał, że Cyberpunk zadziała, bo też wymaga tych instrukcji i prawdopodobnie nasza karta jest, no, o wiele za słaba. A tak, no, co za niespodzianka, no, kto by się spodziewał. Kontrol też nie działa, przed chwilą próbowałem. Okej, uruchomiłem Skyrima Legendary Edition na ustawieniach średnich i mamy, cóż, 20-30 klatek, ale problemem tutaj wydaje się być karta graficzna, która jest właśnie żyłowana na 100%, więc spoko, zniżmy sobie na niskie i zobaczymy, jak to będzie śmigać. Ale hej, zobaczcie, po zmianie na najniższe ustawienia mamy 40 czy nawet momentami 50 klatek na sekundę. Jak popatrzymy w niebo, to pewnie nawet i ze 60. Całkiem nieźle, słuchajcie, no to Skyrim byłby grywalny. No i słuchajcie, jesteśmy w białej grani i mamy też okolice 40 klatek na sekundę. No okej, może nie jest to najbardziej rozpieszczające, ale kurczę, ja szczerze mówiąc pamiętam, że Skyrima grałem gdzieś na 30 FPS-ach na laptopie z Integrą, słuchajcie. I to były ustawienia najniższe i ta gra nie wyglądała tam aż tak dobrze. Tutaj mamy rozdzielczość Full HD, także ej, słuchajcie, Skyrim byłby na luzaku do przejścia, także jak dla mnie bardzo spoko sprawa. No i popatrzcie, co my tutaj mamy, moi drodzy. GTA 5 działające wprawdzie na najniższych ustawieniach i praktycznie wymaksowaliśmy naszą pamięć VRAM na rozdzielczości Full HD, ale hej, to śmiga naprawdę całkiem rozsądnie. Oczywiście nasz procesor jest dość mocno żyłowany, z czym sam się zderzyłem kiedyś, gdy miałem Phenoma. No, karta graficzna jest na okolicy 85%, ale nie wiem, czy w ogóle za chwilę nie zdarzy nam się ten taki glitch, że dosłownie będziemy jechali w powietrzu, bo procesor nie wyrobi. Ja pamiętam, że miałem tego typu problemy w momencie, gdy chciałem grać w GTA 5 swego czasu na Phenomie i wtedy właśnie zupgrade'owałem na Phenoma 6-rdzeniowego i się problemy rozwiązały. Ale hej, tutaj widzę, że sobie gnamy przez miasto i w ogóle na razie póki co zero problemów i całkiem rozsądne ilości klatek na sekundę. No, GTA Online nawet powiem wam, że śmiga. Ile mamy osób w sesji? 23. No to wyjedziemy na zewnątrz i zobaczymy, czy będzie masakra. No i zobaczcie, w sesji, w której mamy 23 osoby, Phenomisko wyciąga nam okolice 35 FPS-ów. No, ewidentny bottleneck ze strony procesora, bo jest żyłowany praktycznie na 100% i karta graficzna sobie siedzi gdzieś na 60%, ale nie zmienia to faktu, że jest to nawet grywalne. Nie jest to może jakieś super mega płynne, ale myślę bez problemu dałoby radę pograć w GTA 5, może jakieś wyścigi. No, gorzej może by było zrobieniem napadów, ale powiem wam, mapa wczytuje się bez najmniejszego problemu i wszystko to wydaje się śmigać całkiem okej, więc powiem wam, całkiem nieźle. No oczywiście, test bez Wiedźmina się nie liczy, co nie? Tutaj będziemy wyciskali siódme poty z naszego Phenomka, chociaż jak się okazuje, to wąskim gardłem wydaje się być karta graficzna, ponieważ to ona jest żyłowana na blisko 100%, przynajmniej jak sobie tutaj biegamy po Nowigradzie, który teoretycznie jest miejscem bardziej procesorowym. No, obniżyliśmy nieco rozdzielczość do 720p, chociaż no nie wiem, czy to nie jest takie nieco, ale już przynajmniej mamy tutaj okolice 30 FPS-ów, no. Gdyby zlokować FPS-y na 30 i na upartego, pewnie dałoby się Wiedźmina przejść. Słyszałem historię, że ludzie przechodzili to na 15 FPS-ach, więc 30 wydaje się być aż nadto. Niezbyt komfortowe doświadczenie, ale na upartego na pewno dałoby radę pograć. Generalnie odpaliłem Fortnite'a na tym takim trybie wydajności. Mamy odległość widzenia średnią i mamy, słuchajcie, 66% rozdzielczości z Full HD. Działać?
Cóż, nawet powiem wam, że to działa. Wygląda przepaskudnie ta gra w tym momencie. Naprawdę masakra. Ale w momencie, gdy jak wychodzimy na powierzchnię, no to zobaczcie, mam jakieś 40 klatek. Procesor oczywiście żyłowany jest na 100%. Na 60 klatek. Dobra. Zablokujemy, damy procesorowi troszeczkę chwili, żeby sobie oddechnął. Okej. Coś się tam daje zrobić nawet. Ale na upartego byłoby grywalne. No dobra, ostatnia szansa. Są chyba boty w ogóle na razie. Także no średni wyznacznik, ale w momentach stresogennych, no powiedzmy, da się w miarę jakoś to wszystko ustrzelić. O, a to ci niespodzianka. Właśnie sypnęło mi blue screenem. No cóż. No zdarza się i tak najwidoczniej. Phenom 2X4. Procesor, do którego mam naprawdę niesamowicie wielki sentyment. Głównie przez to, że był w komputerze, który był de facto moim pierwszym komputerem. Niemniej jednak, jak spisuje się po 12 latach, sami widzieliście. Do podstawowych zastosowań, takich jak przeglądanie internetu, czy takich ogólnych prac biurowych, dalej ten procesor się całkiem nieźle nadaje. Chociaż już takie oglądanie YouTube'a na Full HD daje takiemu procesorowi sporo w kość. Jesteśmy w stanie uruchomić wiele gier, jak na przykład League of Legends, Valorant czy GTA, no ale z nowszymi tytułami będziemy mieli już spore problemy. Myślę, największą wadą Phenoma jest to, że on nie obsługuje hardware'owych instrukcji SSE 3. Co za tym idzie, gry takie jak Apex Legends, Cyberpunk czy nawet Call of Duty nie będzie chciało się na tym procesorze uruchomić. Tak więc jeżeli ktoś z was ma takie fenomisko w swoim komputerze, okej, może on działać dalej całkiem nieźle, ale jeżeli ktoś z was chciałby zbudować jakiś tani komputer, to raczej odradzałbym kupowanie Phenoma X4. Myślę, tutaj dużo lepszym wyborem byłaby wtedy i5-2400, procesor niewiele mocniejszy od tego, ale przykładowo wspiera już hardware'owo takie instrukcje, no i koniec końców będzie sprawiał, że cały nasz komputer będzie działał bardziej responsywnie. Jestem ciekawy, czy ktoś z was kiedyś używał takiego Phenoma 2X4, a może ktoś z was dalej na takim procesorze siedzi? Dajcie znać w komentarzach, no i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.